Wielka Brytania pierwszej połowy XVIII wieku. Na tronie zasiada król Jerzy II Hanowerski, a czasy do władania są bardzo niełatwe. Wojny, konflikty, zmiany ogólnie cała rzeczywistość dookoła brytyjskich monarchów ulega zmianie. I w takich właśnie warunkach, w takiej właśnie rzeczywistości, 4 czerwca 1738 roku na świat przychodzi nasz dzisiejszy bohater. Ostatni król Stanów Zjednoczonych. Szaleniec, najbardziej niedoceniany król Wielkiej Brytanii. Jaką osobą naprawdę był król Jerzy III? Dowiedzmy się tego. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. 4 czerwca 1738 roku w bardzo mocno zwichrowanej rodzinie, ale do tego akurat już słuchając opowieści o monarchach angielskich i brytyjskich zdążyliśmy się przyzwyczaić. W takiej właśnie rodzinie na świat przychodzi nasz dzisiejszy bohater, czyli przyszły król Jerzy III Hanowerski. Zwichrowanie rodziny polega na tym, iż jego ojciec i dziadek się nienawidzą. Rodzice małego Jerzego, książę Wali, Fryderyk i jego żona Augusta są osobami najbardziej znienawidzonymi na brytyjskim dworze. Król Jerzy II nigdy nie ukrywał tego. Że swojego syna nienawidzi. Często, nawet żartem, pół żartem, pół serio, mówił o tym, iż jego dziecko nie jest jego dzieckiem, tylko jest to podrzutek. Taki więc stosunek zdeterminował całe relacje pomiędzy ojcem i synem przez lata. One się nigdy tak naprawdę nie miały nawet szansy poprawić. I w takiej właśnie rodzinie, w wynajętym domu, na świat przychodzi Jerzy Trzeci. W wynajętym domu, ponieważ pałac św. Jakuba, który zajmowali, został im odebrany. Rodzina po prostu została na rozkaz króla Jerzego II z pałacu Świętego Jakuba wygnana. Dlatego musieli wynająć dom, w którym właśnie na świat przyszedł i dorastał król Jerzy III. Sam Jerzy urodził się o dwa miesiące za wcześnie. W owych czasach urodzenie tak wczesne praktycznie gwarantowało, że dziecko nie przeżyje czasów niemowlęcych, a nawet pierwszych dni swojego życia. Tym bardziej, że Jerzy po urodzeniu był bardzo drobny i malutki, dlatego natychmiast został ochrzczony, aby uniknąć śmierci w grzechu, na wypadek gdyby rzeczywiście w ciągu najbliższych kilku godzin miał umrzeć. Otrzymał imiona Jerzy Fryderyk Wilhelm i oddano go pod opiekę mamki, która Cudem i pewnie wielką cierpliwością oraz oddaniem wykarmiła małego Jerzego tak, że w wieku czterech lat był uważany za dziecko wręcz pulchne, a już nie mówiąc o tym, że nikt już nie wspominał absolutnie o jakimkolwiek zagrożeniu życia małego Jerzego. Także dziecko w zasadzie cudem udało się uratować właśnie dzięki temu, że trafił pod opiekę mamki, która zresztą nie tylko dbała o to, by go wykarmić, ale również dbała o jego bezpieczeństwo, o jego zdrowie, bardzo się o niego troszczyła i tak naprawdę była dla niego taką drugą matką. Jerzy urodził się w rodzinie bardzo dużej, ponieważ rodzina liczyła aż dziewięcioro dzieci, z czego pięciu synów. Ojciec Jerzego był osobą bardzo taką światłą i świadomą tego, jak ważna jest edukacja w życiu dziecka, dlatego kładł ogromny nacisk na to, by dzieci były wyedukowane jak najlepiej. Uczono ich nauki, uczono astronomii, uczono języków obcych, uczono również literatury, uczono sztuki. To między innymi te czasy, to dzieciństwo i wczesna młodość, sprawiły, że Jerzy zaczął bardzo mocno interesować się sztuką. Interesować się książkami, zbierał bardzo dużo rzeczy, miał ogromną bibliotekę, uzbieraną przez całe swoje życie, i to właśnie zaszczepiono mu w czasach dziecięcych. Ale niestety nic nie trwa wiecznie i już wkrótce życie Małego Jerzego oraz całej jego rodziny miało się całkowicie zmienić. 21 marca 1751 roku zmarł ojciec Małego Jerzego. Książę, Fryderyk Książę Wali. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jaka była przyczyna. W źródłach niekiedy spotkałam się z tym, że został uderzony piłką. Piłką do tenisa, bądź piłką do krykieta, ale inni autorzy podają, że jest to po prostu legenda. W każdym razie zmarł bardzo niespodziewanie. Oczywiście jego śmierć nie wzbudziła żadnych uczuć ze strony króla Jerzego II, który w dalszym ciągu nienawidził swojego syna. Natomiast Król Jerzy II zaczął wówczas większą uwagę przywiązywać do swojego wnuka i w tej sytuacji następcy tronu, czyli właśnie naszego bohatera, przyszłego króla Jerzego III. Ponieważ szczęśliwie nienawiść ojca do syna nie przerzuciła się również na wnuka, więc król Jerzy II rzeczywiście postanowił wziąć niejako pod swoje skrzydła małego księcia, aby przygotować go do roli króla. Musimy od razu powiedzieć, że bardzo dużą rolę w, w ukształtowaniu, wychowaniu i w edukacji małego księcia brała również udział jego matka, która bardzo mocno zatroszczyła się o to, by otoczyć go najlepszymi nauczycielami i osobami, które będą w stanie przygotować go nie tylko do dorosłości, ale przede wszystkim do tego, że wkrótce być może zostanie królem. Teraz. Książę uczył się podwójnie dużo, ponieważ sam czuł niejako taką presję tego, że wkrótce będzie królem. On bardzo poważnie potraktował swoją rolę. Wiedział, że to jest nie tyle przywilej, czy też jakiś odziedziczony tytuł, który po prostu dostaje coś jak, nie wiem, geny, jak kolor oczu. Albo cokolwiek innego, on po prostu doskonale rozumiał, że bycie królem to służba, służba publiczna i tę służbę trzeba spełniać najlepiej jak to jest tylko możliwe. Właśnie w trakcie tej nauki, kiedy już miał świadomość, iż zostanie królem, kiedy mógł niejako tę naukę właśnie sobie przyswoić jako przyszły król, czyli wyciągnąć to, co dla niego, jako dla przyszłego króla będzie najważniejsze, Właśnie wówczas stworzył niejako swój, swój ideał, swoją koncepcję przyszłego króla. Uważał, że król powinien służyć narodowi, stać ponad podziałami politycznymi, czy nie opowiadać się po żadnej ze stron w parlamencie, tylko umieć podejmować decyzje, które będą ponadto. On ma jednoczyć naród, nie ma służyć jednej grupie społecznej, jakiejś uprzywilejowanej warstwie społecznej, ma służyć wszystkim. Taka jest jego rola. Więc król patriota, król. Na służbie. To była idea, i tak naprawdę Jerzy przez całe swoje panowanie próbował tę ideę wcielić w życie. On bardzo poważnie to traktował i uważał, że każdy władca powinien właśnie w taki sposób do swojej roli podchodzić. Idealista. Ale tak właśnie został przez swoich nauczycieli wychowany. Był również bardzo nieśmiały. Jak na swoje lata, szczególnie kiedy stał się już nastolatkiem, a to za sprawą swojej matki. Matka bowiem dbała bardzo o to, by Jerzy nie miał zbytniego kontaktu z rówieśnikami, z młodzieżą w swoim wieku. Uważała bowiem młodzież w tym wieku za zdegenerowaną i nie chciała, żeby taka degeneracja, takie zepsucie udzieliło się jej ukochanemu synowi następcy tronu, który miał pozostać czysty, niewinny i pozbawiony jakichkolwiek złych wpływów. Oczywiście to powodowało pewnego rodzaju tarcia, ponieważ król Jerzy II uważał, że to bardzo źle, iż Jerzy nie ma kontaktu z rówieśnikami, ponieważ wiadomo było, że jego rówieśnicy, którzy wychowują się również na dworze, będą w czasie jego panowania stanowić elitę. Taką arystokrację, taką śmietankę towarzyską, w której Jerzy, chcąc, nie chcąc, będzie musiał się obracać. Zawarcie więc jakichkolwiek przyjaźni pomogłoby mu na pewno w sprawowaniu władzy, a tak to można powiedzieć, że podejście matki sprawiało, że miał być takim outsiderem. Natomiast wiadomo było, że jako przyszły król będzie potrzebował sojuszników. I właśnie spośród tych wówczas zdegenerowanych nastolatków Miała się rekrutować przyszła elita tego kraju. Dlatego powolutku zaczęto Jerzego jednak w to życie towarzyskie wrzucać. Tym bardziej, że było oczywiste, że to jest nie tylko kwestia przyszłych sojuszy, ale również po prostu takiego towarzyskiego rozwoju tak zwanego, mówiąc brzydko, otrzaskania jeżego z towarzystwem, z otoczeniem, ponieważ był rzeczywiście bardzo nieśmiały, a król nieśmiały nie może być za bardzo, bo to po prostu przeszkadza mu w sprawowaniu władzy, w wygłaszaniu publicznych przemówień. Przecież jest to funkcja publiczna, musi więc być przystosowany do ekspozycji na ludzi, do ekspozycji na tłumy. I dlatego król Jerzy II postanowił nieco wtrącić się w wychowanie swojego wnuka i właśnie niejako pchnąć go do tego, by ten zaczął obracać się w towarzystwie. Okazało się, że król Jerzy II za długo jednak nie miał się nacieszyć swoim wnukiem i wychowaniem go, ponieważ wkrótce, niestety, zmarł. 25 października 1760 roku król Jerzy II zmarł, najprawdopodobniej po zasłabnięciu w Łazience, upadł, uderzył się w głowę i już się nie obudził. Wówczas właśnie młody książę otrzymał informację najpierw o tym, że jego dziadek jest bardzo chory, a chwilę później o tym, że zmarł. A to oznaczało, że to właśnie on został królem. On, Jerzy III Hanowerski. Jerzy oczywiście czuł się związany z dziadkiem, zresztą sam pisał w listach o tym, że nie rozumie w sumie, dlaczego mówiono mu, że jego dziadek jest takim potworem, skoro dla niego był zawsze w porządku i że już nigdy nie będzie o nim mówił źle. I oczywiście śmierć dziadka zasmucała go z całą pewnością. Natomiast na pewno Jerzy cieszył się z tego, że zostanie królem. On w pewien sposób już bardzo czekał na ten moment, kiedy będzie mógł zostać królem, kiedy będzie mógł zacząć wcielać swoje ideały w życie. On niejako był skonstruowany na króla, nie miał w sobie ani buntu, doskonale rozumiał wszystkie role, które do niego należą. Rozumiał, jaki teraz będzie porządek rzeczy, jakie Życie, jaki tryb życia będzie go czekał. On to wszystko doskonale wiedział i wiedział na przykład, że jako król powinien jak najszybciej znaleźć sobie żonę. Ale nie planował tutaj żadnych porywów serca, żadnych jakichś miłosnych uniesień. Doskonale wiedział, jakiej kandydatki szuka, sporządzono więc listę i według tej listy zaczęto szukać wśród europejskich, a głównie niemieckich księżniczek idealnej kandydatki na żonę dla króla Jerzego III. Nie oznacza to, że Jerzy był niewrażliwy na wdzięki Niewieście, ponieważ miał już za sobą kilka romansów. Zresztą do końca jego życia, a nawet dzisiaj jeszcze można spotkać się z takimi informacjami, że przed ślubem jeszcze wdał się w romans, który zaowocował nieślubnym potomstwem. Miał również wielką miłość, kobietę, którą nawet obawiano się, że będzie chciał poślubić, Lady Sarah Lennox, ale on oddzielał uczucia i to, że można się zakochać, od tego, jaka powinna być prawidłowa żona dla króla. Sporządzono więc taką listę, co było na tej liście? Można powiedzieć, że jego wymagania nie były jakieś specjalne, wręcz przeciwnie. Chodziło o to, żeby ta kandydatka nie była jakaś wyjątkowa. Po pierwsze, nie miała być zbytnio mądra. Po drugie, nie miała być zbytnio wykształcona. Po trzecie, nie miała być zainteresowana polityką. Nie miała mieć skłonności do tego, aby rządzić, aby dominować. Miała być łagodna, miała być uległa, miała być spokojna, miła, absolutnie niezbyt ładna, mogła być ładna, ale nie był to warunek konieczny. Yy, miała po prostu być dobrze urodzona, miała mieć nieposzlakowaną opinię i przede wszystkim być zdolna do tego, by dać mu jak najwięcej dzieci. Czyli można powiedzieć, że Większość księżniczek niemieckich powinna była spełniać wszystkie te kryteria. Natomiast Jerzy miał bardzo mocno sprecyzowane, czego szuka u kobiety. Chodziło mu o to, żeby jego żona go nie zdominowała żeby nie było sytuacji, w której będzie ona podejrzewana o jakieś zdrady, dlatego nie musiała być zbyt piękna, żeby nie próbowała wpływać na niego politycznie, dlatego chodziło o to, żeby się polityką w ogóle nie interesowała. Najlepiej, żeby była takim milczącym dodatkiem do niego. Rozpoczęto więc poszukiwania, a osobą odpowiedzialną za znalezienie właściwej kandydatki był John Stewart, trzeci hrabia Bute. Najpierw nauczyciel młodego jeszcze księcia, jego w sumie doradca, przyjaciel, a później osoba, która była w zasadzie przy nim we wszystkim, na każdym kroku. Można powiedzieć, że biut niejako zastąpił ojca Jerzego, kiedy ten był jeszcze nastolatkiem, ponieważ rzeczywiście zajął takie miejsce w jego otoczeniu, w którym Jerzy zwracał się do niego o radę, w którym traktował go jako takiego swojego mentora. I biut szybko awansował właśnie z nauczyciela księcia do bycia praktycznie jego prawą ręką, osobą dla niego zupełnie niezastąpioną. Mówiono nawet, że jest niezastąpiony nie tylko dla samego Jerzego, ale również dla jego matki, ponieważ krążyły plotki o tym, iż biut i matka księcia Jerzego mieli romans nie ma żadnych absolutnie dowodów na to, że jest to prawda. Raczej było to złośliwe gadanie ludzi, którzy po prostu byli zazdrośni o pozycję Biuta. Tym bardziej, że Biut nosił nazwisko Stewart, był Szkotem, więc zawsze Pewnego rodzaju wśród zwolenników dynastii hanowerskiej takiego podejrzliwego podejścia mógł powodować. Natomiast był rzeczywiście osobą, której Jerzy ufał bezgranicznie i właśnie w kwestii wyboru narzeczonej Biut miał rolę wiodącą. To on miał sporządzić listę kandydatek i to on miał osobiście nadzorować, aby wybrana kobieta spełniała wszystkie kryteria. Mówiłam o tym, że Beauty był osobą dla króla Jerzego III zaufaną. I rzeczywiście tak, tutaj taka może ciekawostka. Mianowicie, Beauty w pewnym momencie swojej kariery został tak zwanym groom of the stool. Pięknie się nazywa po angielsku, brzmi naprawdę, powiedziałabym tak królewsko. Trochę gorzej brzmi, gdy przetłumaczymy to na język polski. Można to nazwać tę funkcję jako Szambelan stolcowy. Tak, moi drodzy, stolcowy. Ponieważ była to osoba, której rolą było asystowanie królowi podczas załatwiania jego potrzeb fizjologicznych oraz służenie mu pomocą we wszystkich czynnościach higienicznych po załatwieniu tych potrzeb fizjologicznych, czyli np. podczas podcierania. Możemy powiedzieć, że była to główniana robota, w pewnym sensie tak. Ale wyobraźmy sobie, że każdemu z nas, ktoś towarzyszy w tego typu czynnościach. Nie ma chyba już bardziej intymnej rzeczy niż właśnie załatwianie potrzeb fizjologicznych. Jeżeli więc ktoś jest obecny przy tych czynnościach króla, to znaczy, że król bezgranicznie mu ufa. No bo praktycznie już wówczas nie zostaje. Nic do ukrycia pomiędzy nimi. Dlatego było to niezwykle prestiżowe stanowisko. Groom of the Stool od czasów króla Henryka VII to było bardzo prestiżowe stanowisko i wręcz można powiedzieć, że było pożądane przez każdego z otoczenia króla, aby właśnie taką funkcję sprawować. I właśnie Beauty taką funkcję sprawował. Co dawało mu praktycznie nieograniczony dostęp do króla, no i oczywiście nieograniczone zaufanie ze strony króla Jerzego III. Nic więc dziwnego, że osobie tak bardzo zaufanej, właśnie Jerzy, powierzył kwestię znalezienia dla siebie żony. Od razu trzeba zaznaczyć, że Jerzy jakoś specjalnie entuzjastycznie do tego faktu w ogóle nie podchodził. On jakby przyjął do wiadomości, że został królem, stwierdził, że to jest moment, w którym należy znaleźć żonę, i jakby to było rodzaj takiego, nie wiem, plebiscytu, natomiast on tutaj nie szukał żadnej miłości. On miał sprecyzowany plan, który traktował z nieszczególnym entuzjazmem, po prostu wiedział, że taka musi być kolej rzeczy, dlatego on jakoś specjalnie nie ingerował. Kiedy jednak Bute przeanalizował listę kandydatek na żonę króla, okazało się, że... Ta lista nie była aż tak idealna, jak się mogło wydawać. Że jednak znalezienie osoby, która spełnia te kryteria, nie jest wcale takie proste. Ponieważ okazało się, że każda z kandydatek miała jakieś mankamenty: a to y, jakąś niezbyt kształtną figurę, a to na twarzy ślady po ospie, a to y, wątpliwą reputację to znaczy pani była ewidentnie zbyt popularna wśród mężczyzn na dworze, a to jakieś nieciekawe koligacje rodzinne, a to Dziecinność, a to zbytnie zainteresowanie polityką. Czyli praktycznie każda miała coś, co Jerzemu mogło nie pasować i co stanowiłoby o tym, że nie będzie mógł się z daną kandydatką ożenić. W owym czasie powstało nawet stronnictwo przeciwne biutowi, które uważało, że Jerzy nie powinien żenić się z niemiecką księżniczką, lecz powinien znaleźć sobie żonę w Anglii. Próbowano mu podsunąć jego dawną kochankę, lady Sarah Lennox, która o dziwo nagle robiła coraz częściej zakupy na ulicach, którymi król miał zwyczaj przejeżdżać, która nagle została zaproszona na kolejne imprezy, gdzie miała znaleźć się w jego otoczeniu. Rzeczywiście Jerzy był nią zainteresowany. Ona. Przyciągała jego uwagę, ale on absolutnie nie rozważał możliwości wzięcia sobie jej za żonę, ponieważ zwyczajnie, tak jak większość mężczyzn z dynastii hanowerskiej, zresztą w ogóle później, kiedy będziemy mówić o tej dynastii, to rzeczywiście oni mieli ogromny sentyment do niemieckich księżniczek. Można powiedzieć, że niemiecka solidność wygrywała, nawet z angielską urodą, czy też porywami serca. Po kolejnym przejrzeniu się kolejnym kandydatkom, które były, i tutaj trzeba to powiedzieć, poszukiwanie właściwej żony w owych czasach naprawdę wyglądało jak targowisko dla koni. Kiedy spojrzymy na listy, które na przykład w owym czasie były wymieniane odnośnie kolejnych kandydatek, naprawdę opisy są dla mnie szokujące. To znaczy, opisywanie kobiety od tego, czy ma krzywe nogi, czy ma duży czy mały biust, po to, jakie ma zęby. Po prostu absolutnie wszystkie szczegóły, tak? To było bardzo moim zdaniem takie uwłaczające, ale niestety tak to w owym czasie wyglądało. Tak jak już mówiłam przy wielu innych e, sytuacjach, to była transakcja. Tutaj nie chodziło o uczucia, chodziło o zawarcie pewnego rodzaju transakcji. A kiedy wybieramy towar. No to staramy się wybrać jak najlepszy, albo przynajmniej taki, który nam w danym momencie najbardziej odpowiada. I właśnie tak samo wyglądał wybór, niestety, żony w owym czasie, szczególnie żony dla króla. Ona miała do spełnienia pewne funkcje. Ona nie była ważna sama przez siebie. Ona była ważna poprzez rolę, którą miała spełnić. I w zależności od tego, jak rolę żony króla widział dany władca, takiej kandydatki właśnie szukał. Po przewertowaniu ponownym tej listy, po przejrzeniu jeszcze raz tych wszystkich kandydatek, okazało się, że jest jeszcze jedna warta uwagi kandydatka. Nazywała się Zofia Charlotta Mecklenburg-Sterlitz i była oczywiście niemiecką księżniczką, nie była brana pod uwagę od początku, ale kiedy inne kandydatki z wiadomych powodów zaczęły się wykruszać, ona nagle przyciągnęła uwagę biuta, i została natychmiast opisana królowi Jerzemu III, który zaaprobował kandydaturę. Była idealna. Nie była zbyt piękna, raczej dość przeciętna i nie zwracająca na siebie uwagę. Trochę za chuda, blada, raczej spokojna, niewyróżniająca się w tłumie, niezbyt utalentowana, ładnie śpiewała, ale jakoś nieszczególnie wiele ponadto. Jej angielski był, jak to ujęto, nieistniejący. Ale doskonale mówiła po francusku, więc była szansa, że para się porozumie, a poza tym wykazywała ogromną chęć do tego, by wszystkiego się nauczyć, więc szansa na to, że nauczy się również angielskiego, była oczywiście ogromna. Jerzy zaaprobował kandydatkę bardzo szybko i stwierdził, że jak najszybciej należy ją przewieźć do Anglii, aby jak najszybciej zawrzeć ślub, który miał być piękny, ale bez jakiejś szczególnej pompy, ponieważ, tak jak mówiłam, Jerzy nie traktował tego emocjonalnie, więc jakiegoś entuzjazmu. Nie wykryto. W każdym razie Charlotta miała przyjechać do Anglii, jak najszybciej zostać jego żoną i jak najszybciej zacząć rozmnażać dynastię hanowerską, by spłodzić kolejnych następców tronu. Jerzy tymczasem przygotowywał się do koronacji oraz do tego, by przedstawić parlamentowi i narodowi swoją wizję monarchii i swoją wizję tego, jakim królem chce być. A jego wizja była dość rewolucyjna w porównaniu z jego poprzednikami, którzy byli dość mocno konserwatywni. Czekało Jerzego i całą monarchię całkiem niezłe trzęsienie ziemi. Moi drodzy, serdecznie, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie wspaniałe, przemiłe wiadomości, które od Was otrzymuję, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Jesteście wspaniali, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, że czytam wszystkie wiadomości i właśnie z inspiracji, z Waszych wiadomości czerpię tematy na kolejne odcinki. Od razu uspokajam. Tudorowie na pewno jeszcze się pojawią, oczywiście, ale tak jak mówiłam, nie chcę się zamykać w jednym okresie historycznym, więc sobie zrobimy troszeczkę oddechu od Tudorów, do których oczywiście wrócimy i to już całkiem niedługo. Moi drodzy, każda z postaci, o której teraz będzie mowa, które będą w kolejnych odcinkach, to są również postaci, które wzięłam z Waszych komentarzy, z Waszych próśb. Uważam, że to jest bardzo fajne, że Interesujecie się historią i że chcecie o kimś posłuchać, więc staram się dotrzeć do źródeł o tych osobach i zrobić dla Was specjalnie odcinki na temat tych osób. Kochani, serdecznie Wam dziękuję za wsparcie. Za wsparcie oczywiście mentalne, emocjonalne, to jest dla mnie niesłychanie istotne, ale również za wsparcie finansowe, które otrzymuję od Was na Patronajcie i za pomocą za pośrednictwem YouTube'a. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ teraz mam troszeczkę więcej czasu. Więc pomyślałam o takiej nowej serii, która nie będzie skupiała się już teraz tylko na postaciach historycznych, ale chciałabym Wam troszeczkę może pokazać Londyn. To będzie w przyszłości, niedługiej przyszłości, na pewno takie odcinki się pojawią. Bardzo jestem ciekawa, co na to powiecie, jak się do tego ustosunkujecie. W każdym razie serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zapraszam Was niezmiennie na profil Wyspy Historii na patronajcie oraz możecie wspierać również kanał za pośrednictwem YouTube'a, jeśli macie ochotę. Jeżeli wybieracie się do Londynu i chcecie go zwiedzać razem ze mną, również w opisie odcinka znajduje się adres e-mail, na który możecie pisać. Jeśli wiecie, że tu będziecie, albo nie wiecie, ale chcielibyście, zapraszam serdecznie do kontaktu, na pewno razem coś zaplanujemy i umówimy się na jakieś fajne zwiedzanie tego pięknego miasta. Jeżeli macie ochotę na lekcję angielskiego, na konwersacje, również w opisie odcinka znajduje się adres e-mail, na którym możecie pisać do wspaniałego nauczyciela angielskiego. Jeżeli tylko macie ochotę skorzystać, zachęcam Was serdecznie. Lekcje praktyczne to moim zdaniem najlepsza forma nauki, chociaż oczywiście nauczycielem nie jestem, ale tak mi się wydaje. Moi drodzy, już za tydzień kolejna część opowieści o królu Jerzym III, także zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!